Państwu. Zapraszam na kolejny wywiad z cyklu rozmów online, które prowadzimy w portalu Głos24. Będę rozmawiać z osobą, której, jak się wydaje, nie trzeba dzisiaj nikomu przedstawiać. Od grudnia jest o nim bardzo głośno, a to za sprawą tego, że zupełnie niespodziewanie ogłosił start w wyborach prezydenckich. Dziennikarz, publicysta, aktywista społeczny, no i od niedawna kandydat na prezydenta RP. Zapraszam na wywiad z panem Szymonem Hołownią. Będziemy rozmawiać o Polsce w dobie epidemii, ale nie tylko. Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. W tym trudnym czasie, takim trochę niepokojącym, ale też fascynującym, mam wrażenie. W czasie z jednej strony epidemii, z drugiej strony dla pana w czasie takim intensywnym, bo jest pan tak jakby właściwie u szczytu kampanii prezydenckiej. I tak sobie pomyślałam, że z jednej strony właściwie być może Polska teraz przechodzi taki szczyt epidemii koronawirusa, a pan jest i inni oczywiście kandydaci w takim szczycie tak naprawdę kampanii prezydenckiej. Czy pan nie jest trochę tym wszystkim zmęczony, tą taką intensywnością tego ostatniego czasu? Zmęczony pewnie tak, fizycznie na pewno, natomiast jeżeli chodzi o intensywność tego czasu, to co jest w nim najgorsze, to nawet nie samo to, że jest epidemia i to, że musimy się borykać z różnymi w związku z tym problemami, ale problemem jest ta nieprzewidywalność, to, że nie wiadomo, o co się oprzeć, że my jesteśmy dzisiaj na 20 kilka dni przed wyborami, a nie wiemy tak naprawdę, jaka jest ich data, nie odbyła się kampania wyborcza, nie ma reguł, według których wybory zostaną przeprowadzone, nie wiemy kompletnie, na czym stoimy, dlatego że obsesja utrzymania władzy u kilku osób w państwie trzyma nas wszystkich w szachu, czy próbuje trzymać nas wszystkich w szachu. I myślę też, że to w ogóle generalnie jest kwestia tego, że to się da też przenieść na poziom państwa. To znaczy, że my dzisiaj najbardziej zmęczeni jesteśmy nie tym, że to nam się przytrafiło, ale tym, że naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądało nasze życie i choćby wsparcie ze strony państwa, które otrzymamy, bo co tydzień jest nowa propozycja nowej tarczy, która ma nam przynieść jakieś ukojenie i rozwiązać nasze problemy, nie przynosi, nie działa. Za chwilę jest propagandowy wiec z kolejną nową tarczą, a później jeszcze jedna, Znacznie łatwiej by nam się przez to przechodziło nie tylko przez wybory, ale i w ogóle przez tę epidemię, kiedy oparlibyśmy się o konstytucję, o jasne regulacje, kiedy wiedzielibyśmy, czego możemy się spodziewać w perspektywie 2 tygodni, 3 tygodni, miesiąca, 3 miesięcy. Gdyby na samym początku powiedziano nam, że przekładamy egzaminy ośmioklasistów, przekładamy terminarz roku szkolnego, przekładamy matury, przekładamy wybory, przekładamy wszystkie terminy administracyjne, życie bezrobotnych teraz będzie wyglądało tak, życie przedsiębiorców tak, a życie tamtych, a nie taki chaos i łatanina, którą mamy z konferencji na konferencję, to pokazuje, jak niewydolne jest nasze państwo. Znaczy ono jest zdolne do prowadzenia propagandy sukcesu w czasach, kiedy wszystko układa się dobrze, ale w czasie, kiedy dzieje się źle, no propagandą się ludzie nie najedzą, więc to jest chyba najbardziej w tym wszystkim męczące. Bo oczywiście wiadomo, że to jest też bardzo frustrujące i też dotyka to tak naprawdę takich, nie chcę używać tego słowa, zwykłych obywateli, ale tak naprawdę każdego to dotyka, ale wydaje mi się, że poszczególnego człowieka dotyka jakoś tak na swój sposób. I zastanawiałam się, bo pan jest też takim dosyć wnikliwym obserwatorem życia społecznego. Jak pan myśli, jak to wszystko, co się dzieje właśnie teraz ze strony władzy, jak to wpłynie na relacje społeczne i w ogóle jak epidemia może zmienić relacje społeczne w Polsce? Czy ma pan bardziej negatywne refleksje, czy być może jest jakaś nadzieja na to, że będzie jakiś pozytyw z tego wszystkiego? Znaczy ona niewątpliwie wpłynie na relacje społeczne, bo wpłynie na przykład na sposób, w który będziemy się witać, w sposób, w który będziemy stać razem w kolejkach, na odległość, w której będziemy pracować, na to, jak będziemy organizować nasze wakacje, wyjazdy różnego typu, bo myślę, że taka trauma postepidemiczna związana z taką myślą, którą teraz się w nas wkłada, że bliskość oznacza zagrożenie, że ona będzie pracowała przez miesiące, a może i przez lata, że my będziemy się odsuwać od siebie, a nie się ku sobie zbliżać. Natomiast myślę też, że nastąpi bardzo poważna dezintegracja zaufania obywateli do państwa.
bo tutaj to jeszcze parę takich przykładów o policjantach, którzy wlepiają kary po 10 tysięcy, znaczy sanepid wlepia człowiekowi, który wyszedł z psem i zboczył ze chodnika na teren, który jest terenem parku, który nominalnie jest zamknięty. Jeszcze parę opowieści o tym, że Jarosławowi Kaczyńskiemu wolno wjechać na cmentarz, podczas kiedy każdemu innemu nie wolno i ludzie zaczną buntować się przeciwko, nie będzie już tego zaufania, które mieliśmy na przykład do policji, które mieliśmy do służb mundurowych. Odchodziliśmy od tego, ja to pamiętam, długo w latach 90. od myślenia w takich kategoriach, że policjant to były milicjant, a więc to jest ktoś, kto czyha na moją wolność i chce mi zrobić krzywdę. Do zaufania, do takiego przekonania, że policja to jest ktoś, kto służy. Teraz oni znowu to podkopują z tymi regulacjami, doprowadzają do sytuacji, w której my będziemy na policjantów patrzyli jak naszych wrogów, albo wzrasta ryzyko, że tak będzie. Że będziemy patrzyli na państwo jako na instytucję opresywną wobec nas, która nam zakazuje, a tego nie tłumaczy, nie wiadomo o co to opiera, w której tak naprawdę kwestia moich wolności obywatelskich nie jest regulowana konstytucją, tylko konferencjami prasowymi premiera Morawieckiego, który może coś nowego wymyślił z ministrem Szumowskim za każdym razem. Więc to są te rzeczy, które mogą nam się przytrafić i mam też przypuszczenie, ale to nie jest, to jest tylko robocza hipoteza, że zmieni się też sposób przeżywania religijności przez Polaków. To znaczy, że jeszcze mniej ludzi będzie chodziło do kościoła. Z dwóch powodów. Po pierwsze, zobaczyliśmy, że można nie chodzić do kościoła i też się modlić i wielu tej myśli się teraz uczepi, że tak powiem brzydko. A po drugie, zobaczyliśmy kompletną indolencję naszych biskupów. To znaczy, ja oczekiwałem od nich może na wyrost, że będą mądrymi przywódcami w najtrudniejszym czasie, w jakim Polska jest od 30 lat. Natomiast nic podobnego nie usłyszałem. Usłyszałem apele o to, żeby można było więcej ludzi wpuścić do kościoła i deliberacje na temat, czy komunia na rękę, czy jednak mimo wszystko do ust. To jest wszystko, co usłyszałem. A my dzisiaj pracujemy na zupełnie głębszym, na znacznie głębszym poziomie. Życie nam się pozawalało w wielu aspektach. I tego nie dostrzegają. Ale to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział o tej kwestii religii. A jakby pan widział takie działanie kościoła dobre, odpowiednie, pożądane w tym czasie? Znaczy jest go bardzo dużo, bo mówię tutaj, mam problem z reakcją tego szczebla episkopatu, ze szczeblem biskupów, natomiast jest bardzo wielu księży, którzy po prostu są teraz, starają się na wszystkie sposoby być ze swoimi parafianami, czy to organizując transmisję nabożeństw, czy wysyłając do nich wiadomości, czy łącząc się z nimi na różnego typu czatach, czy dbając o nich tak, jak to jest możliwe zdalnie i naprawdę bardzo się starają. I te parafie przetrwają i te miejsca ocaleją z całą pewnością, bo też ta epidemia to jest okres testowania więzi. Jeżeli więź z takiego testu wyjdzie obronną ręką, to się okaże, że była coś warta, że warto ją kontynuować, warto w nią inwestować. Więc wydaje mi się, że to są rzeczy, które będziemy widzieli na własne oczy, takie, znaczy ten proces, o którym myśmy już dawno mówili, też ludzie zajmujący się kościami, a przecież długie lata byłem publicystą, który również o tym pisał, że będziemy obserwowali ten proces o usychania miejsc, w których to była tylko formalność i rutyna, a rozkwitania tych miejsc nielicznych, ale jednak prawdziwych, gdzie było życie w tym kościele. Znaczy ten proces oczyszczania kościoła przez tę epidemię się przyspieszy. I oczywiście, że nie zobaczymy skutków pojutrze, ani dwa dni po zniesieniu ograniczeń, tylko za jakieś dwa, może trzy lata zobaczymy, jak naprawdę wygląda ten krajobraz po bitwie. Ale rozumiem, że tutaj takie zastrzeżenia co do działania kościoła ma pan jednak u tych hierarchów, którzy są... U hierarchów tak naprawdę. Przywództwa, tak? Znaczy to jest ten mój problem, który ja też wielokrotnie obserwowałem w życiu, też zupełnie powiedziałbym cywilnym, niepolitycznym, że w sytuacjach, w których dzieje się źle, w których mamy do czynienia z kryzysem, diametralnie rośnie zapotrzebowanie na sensowne przywództwo, dlatego że ludzie wtedy pobici, doświadczeni, tracą często kierunek i tracą często pewność siebie, boją się, nie mają podróży. Wtedy potrzebne jest mądre przywództwo. I niestety nie mamy takiego mądrego przywództwa ani w kraju. To są tchórze, to są bardzo często, którzy chowają się teraz do swoich lisich nor i czekają, aż ktoś im zmieni ordynację wyborczą. To są ludzie, dla których ważniejsza jest teraz propaganda sukcesu niż realne rozwiązywanie problemów Polaków. To są ludzie, którzy nie zasługują na te stanowiska i nie zasługują na to, na to, czym żeśmy ich obdarzyli. Nie mówię o wszystkich, ale mówię o zdecydowanej większości tych, których dzisiaj z bliska obserwuję, niestety nie sprawdzili się, nie zdali egzaminu, nie zmniejszają naszego lęku, powiększają naszą dezorientację, powiększają chaos w państwie, zamiast koić, wyprowadzać, prostować, przyznawać się do błędu, jeśli trzeba, oddawać się do dyspozycji odpowiedzialnie i w ramach reguł fair play
grać, to są elementarne rzeczy. I tego samego oczekiwałem od biskupów, że w momencie, w którym znajdujemy się naprawdę w czarnej dziurze, że wybrzmi silnie głos przywódców, którzy powiedzą nam: słuchajcie, okej, dobra, aborcja, okej, in vitro, okej, związki homoseksualne, to wszystkie rozmawialiśmy, ale teraz tracicie miejsca pracy, teraz tracicie utrzymanie, teraz tracicie nadzieję, teraz nie wiecie, co z wami będzie, teraz wariujecie od zamknięcia w czterech ścianach, spróbujmy to razem jakoś przejść, jesteśmy z wami, spróbujemy, nie umiemy znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ale wiedzcie, że jesteśmy, że możecie się do nas zwrócić, że możecie z nami porozmawiać. Ja bym chciał, żeby teraz z biskupów wyszli mądrzy księża, a niestety nadal pozostają w większości po prostu urzędnikami zamkniętymi za bramami kurii. My teraz potrzebujemy mądrych przywódców, mądrych opiekunów, przyjaciół. To jest godzina prawdy. Dzisiaj się okazuje, ile wszystkie te zapewnienia albo te wszystkie funkcje są warte. Nie ma oparcia w Kościele i nie ma oparcia w rządzie, tak jak pan to punktuje. Nie, bez przesady, jest w Kościele, tak? No bo jest wielu sensownych księży. Ja sobie takich umiem znaleźć i pewnie wielu z nas też to potrafi. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak reaguje w tej sytuacji nasz rząd, to ja uważam, że reaguje za późno, za mało, za wybiórczo i wpychając ludzi w za dużą ilość biurokracji. To wszystko powinno być proste, czytelne. Moi eksperci przygotowali taki pięciopunktowy, prosty program, który oczywiście, że będzie kosztował pieniądze, ale my się musimy teraz zadłużyć. Rządowi zajęło chyba 3 tygodnie, zanim przyznał nam rację i stwierdził, że jednak no tak, no rzeczywiście trzeba się zadłużyć i trzeba ten dług publiczny zwiększać, bo teraz jest ten moment. No ale to, wie pani, długo mógłbym o tym opowiadać, natomiast z perspektywy obywatela chciałbym państwa, które jeżeli dzieje się coś źle, w prosty i jasny sposób mówi mi, to jest droga wyjścia z tego kryzysu. Jeden postulat tylko podam z tych naszych 5. Tak, powiększenie zasiłku dla bezrobotnych do 2080 zł, do tych 80% płacy minimalnej dla wszystkich na pół roku. Proszę zobaczyć, że ani pierwsza, ani druga, ani trzecia odsłona tarczy antykryzysowej nie mówi nic o wsparciu dla ludzi, którzy stracili pracę, a pracowali na umowę o pracę. Jest postojowe dla tych na umowę o zlecenie, na umowę o dzieło, jest dla samozatrudnionych, a dla tych, których zwolniono, a byli na stosunku pracy, nie ma nic, żadnej propozycji. Tu ja nie mówię nawet o takich propozycjach, które są, nie wiem, w innych krajach Europy, że państwo mówi, dobra, to wszystkim teraz spróbujemy sfinansować przy pomocy, przy wsparciu spółek państwowych opłaty za wodę i opłaty za prąd, tak? Że woda i prąd, media będą refundowane przez państwo i wtedy to dotyka wszystkich. U nas nic, ci ludzie zostali kompletnie sami. A więc my mówimy w prosty sposób, bez żadnych zaświadczeń, podnosimy zasiłek dla bezrobotnych na 6 miesięcy, na ten najtrudniejszy czas, bez żadnych kryteriów. Podnosimy i koniec. Państwo musi być na to stać. To jest pytanie, czy państwo na to stać? Musi być stać i jest państwo na to stać. Myśmy to policzyli. Realizacja nawet najbardziej rozszerzonego wariantu naszego programu, nawet z tym, bo to, co sobie dodaliśmy dla ćwiczeń intelektualnych, jakby państwo na przykład zechciało płacić za media, tak, płacić rachunki za wodę i prąd, to my, jeżeli zadłużymy się do tego poziomu, który jest do zrealizowania tego planu potrzebny i to zakładając, że polska gospodarka spadnie o 10 punktów procentowych, znaczy o 10 punktów PKB, a nie o 3,9, jak oni teraz szacują, tylko o 10, my się ocieramy o te granice bezpieczeństwa długu publicznego i jeżeli dodatkowo wprowadzimy oszczędności w kraju, to jej nie przekroczymy. Ja mówię tu o administracji centralnej, która pasie się przecież w sposób zupełnie niebywały. To są setki milionów złotych, prawie miliard złotych, o który kosztują więcej urzędy centralne za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości rocznie. Bo w 2015 roku kancelaria premiera kosztowała rocznie o ponad 100 milionów mniej niż kosztuje dzisiaj. To samo z kancelarią Senatu albo bardzo podobnie Sejmu, z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji i tak dalej, i tak dalej. To jest prawie miliard złotych. Naprawdę tych oszczędności możemy szukać. Po co faraoński pomysł przekopu Mierzei Wiślanej, który już rząd przyznaje, nie będzie kosztował 880 milionów, tylko 2 miliardy. Po co to lotnisko na Kartoflisku? To jest teraz czas, w którym trzeba tego typu faraońskie, idiotyczne pomysły kontynuować. To jest rzecz, którą naprawdę w tym państwie, pod komisje smoleńskie, jest gdzie oszczędzać. Natomiast musi polskie państwo być teraz na to stać, bo jeżeli nie będzie stać, to my nie będziemy mieli tylko katastrofy gospodarczej, ale humanitarną. A na to nie możemy sobie pozwolić. Myśli pan, że Polacy wyciągną jakąś lekcję teraz właśnie z tego czasu, z tego, że rząd zawodzi, że właśnie jest ta trzecia tarcza, która też nie wiadomo, czy przyniesie te pożądane efekty. Czy ci Polacy, którzy jeszcze wierzą rządowi, PiS-owi,
Czy jest taka szansa, że jak oni się na tym jak w jakiś sposób sparzą, przejadą, to przejrzą na oczy? Czy tutaj będzie trudno zmienić jakoś tę mentalność? Bo tu wydaje mi się, że w dużej mierze właśnie ta mentalność jest kluczowa. Panie, to jest tak, że my żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów i do głosowania zgodnie ze swoim sumieniem. Natomiast uważam, że władza nie ma prawa kłamać. I myślę, że znaczna część, nie wiem jak liczna, ale tych, którzy wciąż wierzą w te wszystkie bujdy, które są opowiadane w mediach publicznych choćby i przecież proszę włączyć wiadomości, proszę włączyć inne programy mediów publicznych. Przecież nigdy w Polsce nie było tak dobrze. To znaczy my radzimy sobie tak z kryzysem, że wszyscy nam zazdroszczą. Przecież nikt sobie nie zdawał sprawy, że jesteśmy po prostu zieloną wyspą w wielkim oceanie nieszczęścia, a to wszystko dzięki światłemu kierownictwu partii i rządu i naszych. To są lata 80. i to bardzo głębokie. Znaczy ja pamiętam jeszcze lata 80. i wiem, że ta propaganda, która jest dzisiaj niczym nie różni się od tej komunistycznej. I ludzie to kupują, bo nie mają czasami innych źródeł informacji. Oni naprawdę biorą to za dobrą monetę. Natomiast ja nie wiem, czy da się przekonać wszystkich betonowych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy nawet jeżeli Jarosław Kaczyński wprowadziłby dyktaturę, pieliby ze szczęścia i mówili, że właśnie o to teraz w Polsce chodzi. Ale trzeba dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi, nie z informacją, że na Prawie i Sprawiedliwości trzeba się teraz zemścić, tylko powiedzieć, my dumni obywatele Rzeczpospolitej nie możemy pozwolić, żeby nasze prawa obywatelskie zależały od kaprysów Jarosława Kaczyńskiego. My, obywatele Rzeczpospolitej, nie możemy zależeć od kaprysów jednego człowieka i od jego woli utrzymania władzy. I ja bardzo często ludziom powtarzam, czy wy nie widzicie, również tym, którzy głosowali na PiS, co oni chcą zrobić, czy oni nie widzicie, że oni pół roku jeszcze temu kłamali w żywe oczy, mówiąc, że mamy tyle pieniędzy, że to są nieprzebrane zasoby, że my sobie poradzimy z każdym kryzysem, że do tej konfrontacji z wirusem, do tej epidemii jesteśmy przygotowani, cytuję, nadmiarowo. Jeszcze w lutym, to nie tak dawno temu, główny inspektor sanitarny, był chyba, dobrze pamiętam, wiceminister zdrowia, mówił, że jeżeli ktoś się boi koronawirusa, to sobie powinien lód do majtek włożyć, bo nie ma się czego bać i my sobie ze wszystkim poradzimy. To jest ta władza i jej buta i te opowieści o tym, że my Francuzów będziemy uczyli jeść nożem i widelcem. Nagle przychodzi kryzys i lekarze nie mają maseczek. Nagle przychodzi kryzys i pielęgniarki nie wiedzą, czy wytrzymają w kombinezonie wojskowym, które na nie nałożono, nawet jeżeli szczęście, że ten kombinezon w ogóle miały. Nagle się okazuje, gdzie jesteśmy, z ochroną zdrowia, z pieniędzmi na wsparcie przedsiębiorców. Nagle się okazuje, że to wszystko, czym nas karmiono przez 5 ostatnich lat, gdy rozwalano kasę na prawo i na lewo, to czyste kłamstwo, to czysta propaganda. I jeżeli komuś to, co teraz widzimy, nie otworzy oczu, to ja nie wiem, co otworzy mu oczy, jaki kataklizm musiałby się wydarzyć. Natomiast problemem nie jest to, że nas w Polsce widzących te kłamstwa jest za mało, nas jest wystarczająco dużo. Problemem jest to, czy my się będziemy w stanie zorganizować. Czy my będziemy w stanie w tej epidemii stanąć obok siebie ramię w ramię, kiedy nie możemy wyjść na ulicę. Czy my będziemy w stanie rzeczywiście się tak zbudować razem we wspólne działanie, we wspólną pracę, we wspólne protesty, we wspólne domaganie się swoich praw, żebyśmy odnieśli sukces. Bo nas jest dużo i wystarczy tylu, ile nas jest. Pytanie, czy nam się będzie chciało zrobić coś więcej niż wymachiwać pięścią przed telewizorem, krzyczeć na Facebooka i unosić się gniewem, że oto gwałci się nasze prawa i my się obrażamy na wybory i nie będziemy brali w nich udziału. No właśnie, bo... Zapytał pan, czy nam się będzie chciało. Zostały nam tak naprawdę social media, został nam internet do jakiegoś tam organizowania się. I tutaj też jest takie pytanie o jakiś taki charakter naszego narodu, że my tak naprawdę to już wielu mądrych ludzi powtarzało, że my potrafimy się jednoczyć w jakichś sytuacjach bardzo kryzysowych, krytycznych, takich podbramkowych dla narodu. I być może właśnie teraz jest taka okazja do tego, żeby kolejny raz pokazać, że potrafimy, tylko ktoś nam zabiera takie narzędzia, powiedzmy, żeby się organizować w realu, tak? Czy fizycznie. No tak, ale przecież mamy, nadal nie utraciliśmy praw obywatelskich, nadal możemy decydować i wyrażać swój sprzeciw, nadal nikt nas nie knebluje, a więc musimy te działania podjąć. Nie zrobimy tego, czego nie możemy zrobić, ale to nie usprawiedliwia nas i nie zwalnia z robienia z tego, co zrobić możemy. I to jest rzecz, której, i to jest zasada, której powinniśmy się teraz trzymać. Nie martwić się tym, czego nie możemy zrobić, ale zrobić to, co możemy zrobić. I dlatego ja dzisiaj rozpocząłem akcję Uwolnić Wybory, gdzie zapraszam ludzi,
żeby zapisali się do wydarzenia na Facebooku, pobrali z mojej strony internetowej wniosek, który należy wysłać do kancelarii premiera, żeby wyraźnie powiedzieć nie w moim imieniu. Nie to, że my w tej chwili będziemy rozliczali rząd PiS-u z tego czy z tamtego, na to przyjdzie czas, ale na to, żeby powiedzieć, że my, obywatele Rzeczpospolitej, żądamy dzisiaj oparcia tych zmian, które się dzieją w naszym kraju, o konstytucję, wprowadzenia na podstawie artykułu 232 konstytucji stanu klęski żywiołowej w Polsce, który uporządkuje kwestie ograniczeń, którym jesteśmy poddawani, ale też uporządkuje kwestie wyborów, a więc naszych praw demokratycznych, i to możemy zrobić. To możemy zrobić i to powinniśmy zrobić. Takim hasłem pana kampanii jest państwo, które schodzi na ziemię. Nie wiem, czy to delikatnie nie sparafrazowałam, ale o to chodzi, tak? Proszę powiedzieć, co to znaczy w praktyce? Co pan chce sprowadzić na ziemię? To jest przede wszystkim myślenie w takich kategoriach, żeby to było państwo, które widzi realne potrzeby ludzi, które nie zajmuje się same sobą, tylko zajmuje się realnymi potrzebami ludzi. Dzisiaj w Polsce jest olbrzymi problem z mieszkalnictwem, brakuje od 1 do 3 milionów mieszkań. Dzisiaj w Polsce jest olbrzymi problem z komunikacją publiczną, 14 milionów ludzi jest wykluczonych komunikacyjnie, nie rozwiązał tego program PKS Plus i żaden inny, który rząd podejmował. Jest olbrzymi problem z jakością powietrza, 40-50 tysięcy Polaków umiera z powodu złej jakości powietrza rocznie, a mogłoby nie umierać. Jest mnóstwo problemów związanych z zarządzaniem gospodarką wodną na poziomie urbanistyki, ale i na poziomie planowania transportu i wielu innych rzeczy, a za chwilę będziemy mieli suszę, która w połączeniu z wyjazdem pracowników z Ukrainy sprawi, że ceny żywności, nie wiem jak będą naprawdę wyglądały tego lata, już pomijając kryzys, który mamy w związku z epidemią. To jest państwo, które widzi realne problemy obywateli, a nie zajmuje się polityką historyczną tylko i wyłącznie, urządzaniem rocznic albo miesięcznic i trzymaniem się przy korycie. To jest państwo, w którym ci, którzy idą do władzy, wiedzą, że dane im jest to na kadencję, ale ludzie myślą nie w kategoriach kadencji, ale pokolenia. I oni pracując w ramach tej swojej kadencji muszą myśleć kategoriami pokoleniowymi. Nie ma innej możliwości. Więc to są rzeczy, które powinny mieć miejsce, które powinny przenikać jakby całą strukturę państwową. To, że my się troszczymy o najsłabszych, bo wspólnota jest tak silna jak najsłabszy. Troszczymy się o tych, którzy nie są tylko i wyłącznie silni, ale o tych też, którzy są wykluczeni. Jest mnóstwo takich elementów, którymi prezydent, bezpartyjny prezydent, niepartyjny prezydent, prezydent, który nie musi pozatrudniać tysiące pociotków partyjnych w swojej kancelarii i lawirować, bo ma Sejm, w którym ma partię i musi układać te wszystkie rzeczy. Tylko prezydent, który naprawdę może w wolny sposób myśleć o państwie i o wspólnocie, jako o wspólnocie, w której muszą się zmieścić ci, którzy wygrali głosowanie i ci, którzy przegrali głosowanie, którzy mają takie poglądy na aborcję, inne poglądy na aborcję, którzy tak wierzą albo inaczej wierzą, że oni się wszyscy muszą zmieścić w jednym kraju, to jest jego zadanie przez 5 albo 10 lat, to jest państwo, które schodzi na ziemię. Państwo, które widzi ludzi, a nie przegląda się cały czas w lustrze i widzi samo siebie. No tak, ale czy nie będzie trudne właśnie pogodzić to, powiedzmy hipotetycznie, jeśli wygra pan wybory, czy to nie jest jakby takie bardzo, bardzo idylliczny cel, żeby spróbować tych ludzi jakoś pogodzić, właśnie tych, którzy jeszcze mentalnie powiedzmy są za PiS-em i tak dalej, bo wiemy, że jest to duży elektorat, i resztę społeczeństwa, które chce iść jakoś do przodu? Ale PiS, wśród wyborców PiS-u naprawdę jest wielu mądrych ludzi, którzy głosują tak, no bo dzisiaj mi też mówią, że teraz się rozczarowują, którzy mówią mi, że mówią mi wyraźnie, dlaczego głosują, nie dlatego wcale, że są fanami Jarosława Kaczyńskiego, to nie jest jakiś monolit. To są bardzo różni ludzie i też nie ma po co tutaj ich jakoś wyróżniać i minus. Natomiast ja nie chcę zaproponować Polski, w której się wszyscy ze sobą zgodzą, broń Boże. Ja wiem, że my się zgodzimy absolutnie, co do aborcji, co do polityki historycznej, co do może nawet skali podatkowej i wielu innych rzeczy, ale zadaniem prezydenta jest nie doprowadzić do tego, żeby się wszyscy zgadzali, bo to jest jakaś utopia i to jest chore, ale doprowadzić do tego, żeby ci, którzy się nie zgadzają, mogli mimo wszystko i nie pomimo tego, a może nawet dzięki temu czasem, dobrze funkcjonować. To jest dużo trudniejsze zadanie, niż starać się podbić ideologicznie, podbić w jakiś polityczny sposób jakąś część Polski. W tej chwili mamy Polskę, w której co 4 albo co 8 lat następuje zmiana wewnętrznego okupanta. Jedni przychodzą i okupują tych, co byli przed chwilą u władzy, a później z hopsiup i znowu. I tak to trwa od 2005 roku, od tych wyborów, po których miał być popis i zgoda narodowa i po których też wielu z nas po prostu straciło wiarę
wiarę w jakikolwiek sens polityki. A więc teraz jest i jakby do stworzenia tej Polski, ale ona to nie jest tylko utopia, bo to nie są pogadanki, to się da zrobić przy użyciu narzędzi, które prezydent ma do dyspozycji. Właśnie dlatego Polska teraz potrzebuje prezydenta, który będzie spoza układów jakichkolwiek politycznych i właśnie dlatego na ten trudny czas, na ten wyjątkowy czas Polska potrzebuje niestandardowej kandydatury, nie takiej, jakiej mieliśmy do tej pory i Polska też dzisiaj potrzebuje w moim najgłębszym przekonaniu zupełnie innego sposobu myślenia o wspólnocie. I te narzędzia, które daje prezydentura, są wręcz do tego wymarzone. Ja nie chcę być premierem, ja nie chcę być ministrem tego czy tamtego. Ja myślę o tym urzędzie, który mam nadzieję przyjdzie mi sprawować w bardzo konkretnym, utylitarystycznym kluczu. Mam do zrobienia robotę. Polska jest w strasznie trudnym położeniu, w strasznie trudnym miejscu. Będzie pękać jeszcze bardziej niż pękała do tej pory. Trzeba zrobić wszystko, żeby się nie rozpadła na części, na 38 milionów prywatnych Rzeczpospolitych, albo żeby nie stała się prywatną własnością jednej politycznej sekty. Dziś Prawa i Sprawiedliwości, a jutro jakiejś innej, która na podstawie zepsutych przez Prawo i Sprawiedliwość przepisów i złamanej demokracji wprowadzi swoją własną dyktaturę za 5, 10 albo 20 lat. Mhm. Jakie by to były narzędzia, o których pan mówi, które daje prezydentura i które pozwalają budować jakąś wspólnotę między ludźmi? Jeśli pani pozwoli, to będzie to już ostatnie pytanie, bo jest już bardzo mocno po czasie. Natomiast te narzędzia są bardzo liczne, bo one są opisane w Konstytucji. To możliwość wzywania rządu na dywanik w ramach Rady Gabinetowej, to Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które należy wreszcie zmienić z jakiegoś cichego zakonu miłośników, nie wiem czego, albo ja nie widziałem, żeby szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zabrał sensownie głos w sprawie mojego bezpieczeństwa w ciągu ostatniej prezydenckiej kadencji. Nie wiem, co oni tam robią, tylko nominują generałów. Potrzebuje nowoczesnej instytucji, która będzie zarządzała bezpieczeństwem na bardzo wielu wymiarach, bo dzisiaj widzimy w środku tej epidemii, jak bardzo jest ono kruche. Potrzebujemy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, potrzebujemy aktywnych, a nie tylko formalnych przedstawicieli prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w Radzie Polityki Pieniężnej i w innych miejscach, gdzie przedstawiciele prezydenta są. Potrzebujemy prezydenta, który będzie aktywnie działał z Senatem, bo przecież prezydent widzi się z Senatem w wielu inicjatywach, które podejmuje. Prezydenta, który będzie budował bilateralne stosunki i odnowi politykę sąsiedzką w polskiej polityce zagranicznej. Potrzebujemy prezydenta, który będzie wskazywał kierunki działań poprzez swoje narzędzia analityczne w obszarze środowiska, który będzie wetował ustawy, które uderzają w samorządy, ustawy, które uderzają w środowisko naturalne, ustawy, które zostały na kolanie przepchnięte przez rząd, który będzie zgłaszał własne projekty ustawodawcze, jeżeli zbuduje dla nich większość, który uruchomi konsultacje obywatelskie, który uruchomi panel obywatelski, który będzie pilnował, żeby każda regulacja, która w Polsce jest wprowadzana, przeszła konsultacje obywatelskie, który będzie promował najsłabszych w naszej wspólnocie, który powoła pełnomocnika osób wykluczonych, który będzie z osobami wykluczonymi regularnie się spotykał, który powoła pełnomocnika ochrony praw zwierząt, który może powołać wielu innych pełnomocników, jeśli będzie trzeba. Prezydent ma mnóstwo narzędzi, którymi może dysponować. Ja wiem, że ta fatalna prezydentura, która ma, mam nadzieję, skończy się w tym roku, pokazała nam, że prezydent jest tylko bezwolnym pionkiem w ręku swojego politycznego szefa, ale tak naprawdę nie musi wyglądać polska prezydentura. Polska konstytucja wbrew tym malkontentom napisała dobrze prezydenta. To nie ma być drugi premier, który będzie się kłócił z nim o władzę. To ma być ktoś trochę z innego porządku. To ma być bezpiecznik, który sprawia, że cały system funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować i o takiego prezydenta dzisiaj właśnie w Polsce chodzi. Czyli chce pan być po prostu bliżej obywateli? Też. Prezydentem różnych Polaków bardzo bym chciał być, bo to jest to hasło, które przyświeca mi od samego początku i sam takiego prezydenta chciałbym mieć. A już tak zupełnie na koniec, boi się pan o Polskę teraz, tak. O społeczeństwo? Tak, ale wiem, że wystarczy nam siły na to, żeby ten strach odpędzić i wywalczyć to, co powinniśmy wywalczyć. Lęk nigdy nie jest dobrym doradcą. Lęk musi motywować do działania, do walki i ja taki zapał do tej walki w sobie mam. Nie pozwolę sobie zabrać mojej Polski, którą budowali moi rodzice i którą chcę zostawić mojej córce. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo krzepiący akcent na koniec. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję pani bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzięki.